jestem tutaj również w imieniu prezydenta Wrocławia, pana Jacka Sutryka, który jest w Gdańsku na uroczystościach pogrzebowych. Nie mógł być z państwem, ale poprosił mnie, aby odczytać list. Szanowni państwo, choć nie stoję teraz z państwem, czuję, że dzisiaj jesteśmy razem. Wszyscy razem. Mieszkańcy Wrocławia, Gdańska i wiele innych polskich miast. Jesteśmy razem, nawet jeśli dzielą nas kilometry. Jesteśmy razem, bo chcemy zamanifestować, jak wierzę, nie tylko solidarność z zamordowanym prezydentem Adamem Pawłem Adamowiczem, ale też to, że rozumiemy więcej. Wczoraj podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia apelowałem o odpowiedzialność za słowa. Pozwólcie, że w tym czasie zadumy powtórzę ten apel do was wszystkich. Nie szukajmy winnych wokół siebie. Szukajmy winy najpierw nas, siebie. Zmieniajmy na lepsze. Zmieniajmy nasz język. Zwracajmy uwagę na słowa spotkane w internecie. Uczulajmy na nie naszych bliskich. Niech to będzie nasz sposób na uhonorowanie Pawła Adamowicza. Za dużo było w naszym kraju bezsensownych śmierci. Tamtych, jak i tej, nie możemy cofnąć, ale jeśli tylko możemy nadać jej sens, to naszym obowiązkiem jest to zrobić. Niech tym sensem będzie odrzucenie hejtu i realna zmiana języka używanego w życiu publicznym. Gdy rozejdziecie się państwo z dzisiejszego zgromadzenia, niech zostaną z państwem ostatnie słowa Pawła Adamowicza. Mówił, Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności.